Bardzo często to jest tak, że szukamy takiego rachunku sumienia, który będzie dla nas najsympatyczniejszy. A często dla przeciętnego Polaka najsympatyczniejszy jest jaki rachunek sumienia? No ten od pierwszej komunii świętej, prawda? Nie oplułem kolegi, prawda? Byłem posłuszny mamusi albo nie byłem posłuszny. Bo tam są tego typu pytania dostosowane do mentalności 9 czy 10-latka. Na nie bardzo łatwo odpowiedzieć. Często ten rachunek sumienia gdzieś tam pozostaje, na tym poziomie. To jest jedna z polskich chorób polskiego spowiadania się. Infantylizacja przygotowania się do sakramentu pokuty i pojednania. On nie rośnie z nami. Jego przeżywanie nie rośnie z nami. Rachunek sumienia nie rośnie z nami. I efektem tego są spowiedzi, które są zupełnie nieadekwatne. Bo jeśli 40-latek, który jest potężnym mężczyzną, jednym uderzeniem by mnie powalił na ziemię, spowiada się, że nie słuchał mamusi, to znaczy, że ta spowiedź od pierwszej komunii świętej, przygotowanie do niej nie urosło z nim. Pozostało takie tam właśnie pierwszokomunijne. A więc ten rachunek sumienia często bywa nieadekwatny. Czasami też pojawiają się takie nawyki, ja będę jeszcze o tym mówił, takie nawyki w robieniu rachunku sumienia, które gdzieś tam pozostają z głębokiej katechezy. Rachunek sumienia nie urósł z nami. Ciągle pozostał jakiś taki tam dziecięcy, infantylny i nagle no nie wiadomo jak się spowiadać. No bo już nie oplułem kolegi, zadania domowe, no już niech nie robię. Prawda? Nagle się kończy zestaw pytań, który jest adekwatny do mojego życia. Czasami rodzi się refleksja i pojawia się coraz więcej osób, które proszą, pytają, jak ten rachunek sumienia zrobić. Ale bardzo często pozostaje to właśnie takie dziecięce, zinfantylizowane i często dla osoby samej, która przychodzi do sakramentu pokuty i pojednania, często dla niej nawet to jest śmieszne, odległe, nieadekwatne. A więc potrzeba tutaj z jednej strony refleksji, czy mój rachunek sumienia ze mną rośnie.